Cześć, witajcie na kanale Kryptoamator, czyli w miejscu, gdzie pokazuję Wam, jak zdobywać kryptowaluty za darmo. Ja mam na imię Filip i zapraszam na kolejny odcinek serii Darmowe Krypto. Dziś mam dla Was bardzo fajny kranik, gdzie co godzinę będziecie mogli odbierać losową ilość kryptowaluty Solana. Link do kraniku znajdziecie oczywiście w opisie filmu i z tego miejsca gorąco zachęcam do skorzystania z mojego refa, gdyż dzięki temu wspieracie po części mój kanał. Wracając do naszego kranika, jest on bardzo prosty i szybki w obsłudze, a jedynym wymogiem, który musicie tutaj spełnić, jest posiadanie portfela, który obsługuje kryptowalutę Solana. Tak więc po kliknięciu na tą stronę klikamy Offer Shelter i do wyboru tutaj mamy dwa portfele desktopowe, jest to Phantom i Solflare. Oraz ten z tego drugiego możecie również korzystać na Waszych smartfonach. Jeśli nie posiadacie żadnego z tych portfeli, w komentarzu pod filmem zamieszczę też linki, skąd będziecie mogli je pobrać. Ja korzystam z Phantoma i zaloguję się tutaj właśnie przy użyciu tego portfela. Po Waszym pierwszym zalogowaniu do tej strony, w tym miejscu będziecie mieli możliwość zafollowowania profilu Bothers Authored na Twitterze, dzięki czemu zwiększycie tutaj swoją szansę odbierania nagród z tego kranika. Ja to zadanie już wykonałem, dlatego w tym miejscu po prostu widnieje mój Twitter handle. Po takim połączeniu musimy oczywiście tu jeszcze wypełnić kapcze. Oznaczamy, że jesteśmy człowiekiem. Wypełniamy kapcze. I dodatkowo mamy tutaj jeszcze drugą, taką obrazkową, gdzie musimy również zaznaczyć w tym przypadku dwugarnego kamela, wielbłąda. Klikamy Submit i w tym momencie podłączyliśmy się do naszego kraniku. I tutaj również zaczynam się odliczać czas, dzięki któremu za około godzinę być może wylosuje nam nagrodę. Drugą opcją, dzięki któremu możecie zwiększyć odbiór z tego kranika, jest w tym miejscu zadanie do wykonania na Discordzie. Ja to zadanie mam już wykonane, dlatego posiadam taki Discord Boost razy 5. Wy, jeśli logujecie się tutaj pierwszy raz, będziecie właśnie mieli opisane, jak to zadanie wykonać. Należy wejść, dołączyć do jednej grupy na Discordzie. Tam bodajże wkleić chyba swój adres Solany, kliknąć jakiś obrazek. I chyba tyle to jest. Dokładnie nie pamiętam, natomiast na pewno jest to bardzo proste i jest tutaj w tym miejscu opisane, jak to wykonać. I dzięki temu również tutaj zwiększacie swoją szansę odbioru na tym kraniku. Kolejna opcja. Jest to po prostu link referencyjny. Jeśli zaprosicie kogoś i ktoś zarejestruje się z Waszego linku, to również będziecie mieli szansę na to, żeby Wasze odbiory były powiększone. Natomiast Wasz taki polecony musi na tym kraniku spełnić 6 godzin, czyli po prostu 6 razy podłączyć się na godzinę do tego kraniku, tak jak my właśnie przed chwilą to dokonaliśmy. Ja, jak widzicie, korzystam z tego kranika już od w zasadzie drugi tydzień i w tej chwili jestem na tym drugim poziomie. Spędziłem tu już co prawda 153 godziny, no ale załapuję się na razie tylko na ten poziom razy 4. Być może dzięki Waszym refom wskoczę na poziom wyżej, spędzę tutaj jeszcze troszeczkę godzin i te odbiory z mojego kraniku również będą wyższe. Kranik będzie działał do momentu, kiedy tutaj ta liczba dojdzie do 10 tysięcy. Także myślę, że warto jeszcze się pospieszyć. Ja byłem pewny, że ten kranik bardzo szybko zniknie, natomiast on od 2 tygodni funkcjonuje, to jakoś szybko nie przebywa, dlatego postanowiłem nagrać Wam ten film i żebyście skorzystali. Tutaj dodatkowo na samym dole jest po prostu na żywo pokazane, kto ile odbiera tej Solany i na jakim mniej więcej jest tutaj poziomie, czyli Trusting, Warming Up, Trusting, czyli to są te tutaj poziomy opisane powyżej.
Także to na tyle. Pamiętajcie, jeżeli materiał uważacie za pożyteczny, to podzielcie się łapką. Linki rejestracyjne do tej strony znajdziecie oczywiście w opisie filmu. W pierwszym komentarzu zamieszczę też linki do portfeli, tak żebyście mogli sobie ściągnąć, jeśli tego nie posiadacie. A na zakończenie pokażę Wam, ile udało mi się uzbierać tutaj po około 2 tygodniach aktywności na tym kraniku. No i jak widzicie, jest to 0,01242 solany, czyli mniej więcej 2,41 dolara, co uważam za bardzo przyzwoity wynik, jak na tego typu kraniki. To będzie na tyle z mojej strony dzisiaj. Jeśli uważacie ten materiał za pożyteczny, oczywiście poproszę o łapki w górę. Ja ze swojej strony obiecuję, że za parę dni zamieszczę kolejny materiał, taką aktualizację o stronie DogeTrix, gdzie poczyniłem pewne działania, ale o tym w nowym materiale. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Pozdrawiam. Cześć.